zadeklarowaliśmy, że go zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami nie poprzemy ani rządu Platformy Obywatelskiej, ani rządu PiS-u. Naszym interesem jest realizowanie naszego programu, w związku z czym będziemy oczywiście popierać wszystkie ustawy, które uważamy za słuszne. Natomiast warto zwrócić uwagę na nasze podejście. My nie zachęcamy do bojkotu, my nie namawiamy ludzi, jak mają głosować. My przedstawiliśmy pytania, które uważamy za właściwsze. Polscy transportowcy, przewoźnicy, przedsiębiorcy w tej branży padają i zbankrutują, szanowni państwo.